trzecim odcinku nowego programu w ramach akcji Badminton w Polsce jest popularny. Więcej informacji o naszej akcji możecie znaleźć na stronie badmintonpolska.pl oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. W każdym odcinku czeka na Was garść badmintonowych informacji, m.in. aktualności ze świata badmintona, informacji o aktualnych turniejach, ciekawostki oraz fragmenty historii badmintona. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy fragment historii badmintona na świecie. Teraz powiemy, jak wyglądał rozwój tej dyscypliny w Polsce, który przypadł na lata 70. XX wieku. Już w pierwszej połowie lat 70. badminton zawitał w Akademickim Ośrodku Sportowym przy Politechnice Gdańskiej. Grany był przez kadrę i studentów uczelni. 7 listopada 1977 roku powstał PZBAD, czyli Polski Związek Badmintona. Główne badmintonowe ośrodki znajdują się w Suwałkach, Głubczycach, Dębnicy oraz Słupsku. A teraz zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się w polskim i światowym badmintonie w ostatnim czasie. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie na zaproszenie trenera Jacka Hankiewicza. Celem spotkania było powołanie Rady Trenerów, która przedstawi wkrótce swój skład oraz regulamin zarządowi PZBAD. Polski Związek Badmintona zapowiedział na swojej stronie internetowej zmiany w sztabie szkoleniowym trenerów kadr narodowych. Trenerem wszystkich kadr narodowych został Jacek Hankiewicz, który zaproponuje zarządowi Związku Trenerów Asystentów. Zmiany te są spowodowane rozpoczęciem szkolenia w Ośrodku Warszawskim Najlepszych Juniorów oraz próbą ujednolicenia systemu szkoleniowego. Klub badmintonowy Zagreb Maksimir zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym międzynarodowym turnieju dla młodzieży Zagreb Youth Open. Zawody rozegrane zostaną w dniach od 7 do 9 sierpnia w Zagrzebiu w Chorwacji na 12 kortach w 4 grupach wiekowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 sierpnia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polskiego Związku Badmintona. Przypominamy również o rabacie na zakup sprzętu do badmintona w sklepie badmintoneo.pl. Po wpisaniu kodu rabatowego popularny podczas składania zamówienia otrzymacie aż 10% zniżkę. A teraz czas na zagadkę. W poprzednim odcinku zapytaliśmy, skąd wzięła się nazwa badminton. Otóż nazwa badminton pochodzi od nazwy angielskiej posiadłości 8 księcia Beaufort, leżącej w hrabstwie Gloucestershire niedaleko Bristolu. Posiadłość ta nazywała się Badminton House i to właśnie tam około roku 1870 odbył się pierwszy pokaz tej gry. W tym odcinku pytanie jest dość proste. W jakiej części świata badminton jest najbardziej popularny? Odpowiedzi możecie udzielać na naszej stronie badmintonpolska.pl, a rozwiązanie tej zagadki podamy w kolejnym odcinku. A jeśli szukasz sprzętu do badmintona, to zapraszamy do internetowego sklepu sportowego erakiety.com. Znajdziesz tam produkty dobrej jakości i w przystępnej cenie. Zamów już dziś, a kurier przywiezie Ci to następnego dnia. Rozpoczynamy cykl promocji w sklepie internetowym erakiety.com, dzięki któremu możecie skompletować zestaw do gry w badmintona w promocyjnej cenie. Na początek chcielibyśmy zaoferować torby sportowe. Dla profesjonalistów mamy całą linię termobagów Oliver Top Pro w atrakcyjnej cenie 189 zł. Dostępne są w 6 wersjach kolorystycznych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast amatorom proponujemy małą torbę Eja za jedyne 25 zł. Jeżeli się Wam podobało, to klikajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie również o zaglądaniu na naszego Facebooka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.